Pomimo sezonu wakacyjnego Bielawa nie zwalnia tempa i wciąż angażuje się w nowe inwestycje remontowe na mieście, jednocześnie oddając do użytku gotowe już projekty. Sukcesywnie staramy się modernizować ulice w naszym mieście. Staramy się to robić nie tylko na zasadzie łatania dziur, ale tam, gdzie można i tam, gdzie widzimy, że ta nawierzchnia już jest dosyć mocno spękana, idziemy w technologię nakładek, czyli wylewamy nowy dywanik asfaltowy, gdzie już od razu nie musimy do tej drogi wracać. W znacznym stopniu poprawił się dojazd oraz wyjazd z targowiska miejskiego, który jest ważnym punktem miasta, zwłaszcza w dni handlowe. Drogą, która czekała na swoją kolej, była ulica Kwiatowa. W tamtym roku zrobiliśmy część tej drogi, nowa nakładka, krawężnik, przełożenie chodnika i w tym roku dokończyliśmy już ulicę Kwiatową, w zasadzie do końca do torów i również poprawiliśmy nawierzchnię drogi wyjazdowej z targu, tak żeby poprawić komfort dla zarówno kupujących, jak i sprzedających. Myślę, że ten, kto w dni targowe przychodzi na targ, widzi, jak duża grupa ludzi tutaj się porusza w tych okolicach i w celu właśnie poprawy komfortu użytkowania tego targowiska, w celu poprawy bezpieczeństwa przede wszystkim, musieliśmy się na to zdecydować, żeby jednak komunikacyjnie sporą modernizację tych dróg zrobić. Oprócz poprawy ulic i chodników wokół targowiska, miasto pomyślało także o bezpieczeństwie wszystkich pieszych w tym rejonie. Barierki czekały również na swoją kolej parę miesięcy lub nawet mogę powiedzieć dłuższy okres czasu, natomiast w końcu udało się je wykonać. Tutaj niestety przy dniach targowych dochodziło do różnego rodzaju zdarzeń, ludzie przekraczali tą jezdnię w niedozwolonych miejscach i myślę, że te barierki są bardzo ważnym elementem poprawiającym właśnie bezpieczeństwo osób korzystających z targu. Po wielu latach starań ulica Kościuszki może pochwalić się nowym ponad 200-metrowym chodnikiem, a w planach są już następne tego typu inwestycje. W końcu doczekał się remontu czy modernizacji chodnik na ulicy Kościuszki. Zrobiliśmy tam prawie 200-metrowy odcinek i sukcesywnie myślę, że będziemy tą inwestycję kontynuować. Chcemy jeszcze w tym roku zmodernizować chodnik przy ulicy Czerwonej. Tam czekamy w tej chwili na koniec prac, które będą wykonywały wodociągi, ponieważ jest tam do przełożenia sieć wodociągowa. Po zakończeniu wymiany sieci my wchodzimy z chodnikiem. Remontu chodnika oraz ulicy doczekała się także ulica Handlowa, która jest newralgicznym punktem w tej części miasta. Ulica Handlowa, wbrew pozorom, krótki odcinek drogi, natomiast bardzo ważna ulica ze względów komunikacyjnych. Jednak jest to taki łącznik między ulicą Wolności a ulicą Żeromskiego. Bardzo dużo aut się tam poruszało i na pewno jakby modernizacja tej ulicy wpłynie bardzo pozytywnie na komfort podróżowania tą drogą. Prace remontowe dotyczą głównie ulic i chodników, dzięki którym zdecydowanie poprawia się jakość oraz komfort życia mieszkańców Bielawy.